do stworzenia biblioteki kodów w Trimble Access wchodzimy sobie w ustawienia, biblioteki kodów i na dolnej belce klikamy w nowy. Wpisujemy nazwę, zatwierdzamy i nasza biblioteka pokaże nam się na liście. Teraz wchodzimy w nią, widzimy, że jest pusta. W celu dodania jakiegoś kodu klikamy w dodaj, wpisujemy nazwę kodu, na przykład LNC, będzie to linia ciągła i jest to kod liniowy. Możemy sobie wybrać, czy to jest właśnie linia ciągła, czy przerywana oraz kolor tej linii. Ja pozostawię to bez zmian, akceptuję i dodaję kolejny kod. I skupmy się teraz na kodach rozkazowych, tudzież kodach kontrolnych. Jak widzimy, mamy do wyboru różne kody rozkazowe. Ja na potrzeby tego poradnika stworzę bibliotekę, która oprócz tej linii ciągłej będzie posiadała wszystkie dostępne kody rozkazowe. Począwszy od pierwszego, czyli dołącz do pierwszej. Nazwę go sobie skrótowo DDP. OK. Dodajemy kolejny. Dołącz do punktów nazwanych. I tak dalej. Tak, ja sobie taką bibliotekę stworzyłem wcześniej. Nazwałem ją rozkazowe. Jak widzimy, wszystkie kody rozkazowe tym schematem sobie stworzyłem. Oprócz tego mam też kod linii ciągłej. I tą bibliotekę w ten sposób stworzoną wykorzystałem we wpisie na naszym blogu.